Stefan, pamiętasz, żeśmy wczoraj jechali autem i tyś mi powiedział, że chcesz na Energylandię? Zgadza się, tak. I no. Właśnie, ja z tobą nie chcę jechać, a nie możesz tak naprawdę z kim jechać. A kto z tobą chce jechać? Nasza kochana Aldonka. Więc tak pomyślałeś, że z nią byś pojechał, ale obawiasz się tego, że znowu ludzie będą cię odtęć, że ludzie znowu dramy zaczną z tego robić i że ty jesteś kłamca, to i tamto. A tak naprawdę to ciebie interesuje Aldona jako koleżanka, żeby z nią pojechać na Energylandię, bo nie masz z kim, bo ja już teraz, mnie już tak karuzele aż tak nie kręcą, wolę, czy nie Energylandię, wolałabym na Wesołe Miasteczko albo jakieś inne parki z mnie zwiedzić, a nie koniecznie Energylandię, bo tam już wszystko znam i na każdym rollercoasterze jeździłam. Karina, nie widzieliśmy się długi czas. Co u ciebie słychać? Co u mnie słychać? Jeździłeś za granicę, pracowałeś za granicą przy osobach starszych, pomagałaś im. Tak, i dalej będę jeździć, myślę. Tylko już tak bardziej pracuję zimą, wiadomo. No teraz też się tak wybieram, ale trochę mam takich problemów, że tak powiem, prywatnych. Tam rodzicom trzeba pomagać i tak dalej. O tym nie chcę się za bardzo wypowiadać, bo rodzice też, ludzie tak właśnie ten, że dlaczego wy nie mówicie nic o rodzicach? Dlaczego wy nie pokazujecie, gdzie są wasi rodzice i w ogóle? No rodzice... Szanujmy ich prywatność. Tak, rodzice nie chcą za bardzo się pokazywać, ani żeby ktoś o nich cokolwiek tam wiedział za dużo. Zwyczajnie cenią sobie prywatność, no i my to szanujemy. To jest zrozumiałe. Dzisiaj jesteś z bratem, Stefan. Tak. Miło cię widzieć. Jak wygląda twój udział teraz w programie, w którym zaistniałeś kilka lat temu? Na razie taka moja taka, że tak powiem, jakby teraz to ująć. Taki mój dobry wizerunek troszkę został, no, że sam sobie na to zapracowałem, że ucierpiał, że jestem bardziej taki, nie wiem, no dużo ludzi nazwali mnie kłamcą, Judaszem i takie te przez zaistniałą sytuację z ex-partnerką. Nie chcę tam za dużo szczegółów opowiadać, ale internauci śledzący no wiedzą o co tam biega. Mhm. Nie chciałbyś tego w jakiś sposób wyprostować, wyjaśnić pewnych spraw? Już wpływałem, ale też ona powinna się dużo wypowiedzieć, bo wtedy jest tak, że ja coś mówię, nie? A znowu będzie tamta osoba mówić coś innego i jest to takie napędzanie dram, bo ta osoba wtedy się też do tego, jak ja coś powiem, nie? Za dużo odniesie. No i zacznie się mieszanie i znowu napędzenie takich tak zwanych TikTokowych i nie tylko dram, bo tego tam gruba afera się z tego dosyć zrobiła swojego czasu. Więc to jeszcze by ona musiała też dużo wytan, a nie chce, ale ja z mojej strony mogę powiedzieć, że nie miałem nigdy na celu kogoś jakby skrzywdzić w ten sposób, ani tak, żeby po prostu, nie wiem, ktoś mi... Bo nastała taka bardzo stronniczość, że jakby powiedzieć, że jedni mówią, że wszystko było, cała ciąża, cały ten było fake, było od razu za jakby ustalał, jakby, no jak sobie to powiedzieć, ukartowane. Wcale tak nie jest, też tak myśląc sobie, to trwało dobry rok czasu, to ten, no to kto by mógł, kto normalnie myślący, i ten by takie coś, na takie coś poszedł, żeby rok czasu taką aferę ciągnąć i takie ten, to nie miałoby moim zdaniem, no nie wiem, już nawet sama telewizja, no nie wiem, czy byłoby im warto budżetu na takie coś, żeby to tak ureżyserować, żeby ktoś rok czasu takie coś ciągnął, to daje mi się takie troszkę... To co mówisz, to jest bardzo ważne, bo osoby, które biorą udział w formatach telewizyjnych, mhm. Często spotykają się z negatywnymi emocjami odbiorców. Mhm. Jak wy sobie z tym radzicie, Karina? Jak to jest u ciebie? Miej wyjebane, a będzie ci dane. Okay. To jest najłatwiej, ale wiadomo, można to rozbudować. Zwyczajnie, jak się robi problematycznie, bo wtedy jak cała ta sytuacja miała miejsce, było tak... Bo była taka sytuacja też, że na przykład
ludzie wierzyli tej osobie, nie chcę już tego całego rozdrapywać znowu, ale była taka sytuacja, że ludzie wierzyli, że jakby w te całe plotki, że ja Stefanowi nie dam żyć, nie daję mu układać sobie życia i tak dalej, co jest w ogóle kompletnym nonsensem, bo ludzie nie wiedzą o tym, że Stefan tak naprawdę mieszka w Niemcach i tam spędza większość swojego czasu, a tam mnie nie ma, więc może sobie życie układać jak tam dusza zapragnie, nie? Tutaj jest tylko na weekendy albo na urlopy i wtedy też albo wyjeżdża sobie gdzieś często sam do różnych dziewczyn, a ludzie myślą, że my jesteśmy 24 godziny na dobę razem, bo nas tak widzą, jak my nagrywamy coś, nie? No i to jest właśnie takie mylne dla dużo ludzi i pewna pani to właśnie wykorzystała i przedstawiła to właśnie tak, że tak to niby jest, nie? I że ja bratu nie dam jej żyć i ten... Ja byłam tutaj najgorsza. Co ja wtedy zrobiłam? Zwyczajnie wyciszyłam się. Nie wchodziłam na media społecznościowe przez jakiś tam czas i jak pisałam, to tylko pisałam rzeczy typu czas wszystko wyjaśni, poczekajmy, czas wszystko, czas jakby wyjaśni całą sytuację, nie? Czy czas pokaże. Takie coś pisałam. Nawet nie wdawałam się w dyskusję ani w nic, bo wiadomo, cokolwiek bym nie powiedziała, to zostanie użyte przeciwko mnie, bo ci ludzie właśnie chcieli tego nakręcać, te wszystkie te dramy. Im bardziej ja się wypowiadałam, tym bardziej to zostało nakręcane. Więc najlepszym sposobem było, i tak mi też właśnie psycholog i adwokat mi tak radził, zwyczajnie się od tego odsunąć. Karina, muszę ci zadać to pytanie, ponieważ jestem facetem i na przykład działają na mnie, jak na każdego innego faceta, obrazy kobiet, które na przykład są roznegliżowane, kobiet, które pokazują się w skąpych strojach, w bikini i tak dalej. Nie masz takiego wrażenia, że czasami prowokujesz specjalnie? Tak, ja to robię specjalnie, nie ukrywam. Okej. Okay. No przecież każda dziewczyna, czy to Britney Spears, czy Taylor Swift, czy jakaś inna Lady Gaga, one tego nie robią specjalnie. No nie ukrywajmy. Tak. Chcą się facetom podobać, nie? Mm. Tak samo faceci chcą się chyba też dziewczynom podobać. Sex sells. Taki jest amerykański ten. Seks się sprzedaje. No i wiadomo, jak coś wstawia jakiś post, ale nawet tym kobietom bym powiedziała co, bo głównie kobiety mnie atakują, a faceci z tulejarzy, ale to tam już nie wnikajmy w to za bardzo, bo nie wszyscy są tacy, ale jest tam pewna grupa. Ale kobiety na przykład... wiecie co? Mówiło mi później, że ty jesteś pusta, ty nie masz czym sobie pokazać, ty nie reprezentujesz niczym, to wiadomo, tyłek pokazujesz. Ale dobra, jak ja wstawiałam na przykład zdjęcia jakichś figurek, filmiki o figurkach, czy jakieś tam inne rysowałam, czy coś, to nie miało takiej, to nie ma takiej oglądalności. Kwiaty, rośliny, ogródek, koty, wszystko takie. Nawet o książkach, ja dużo też czytam horrory o 80 lata, teraz właśnie zbieram sobie całą kolekcję Guy N. Smitha. Nie wiem, jak się to dobrze po polsku wyna... Guy N. Smith, tak się nazywa ten facet, już nie żyje, niestety. W 80., 70., 80., 90. latach najwięcej jakby pisał i jeszcze mi 3 książki brakują do kolekcji, do końca kolekcji, bo wiadomo, że nie wszystkie te zostały przetworzone w język polski, przetłumaczone. Tak, to wtedy Phantom Press, to wtedy jakby wszystko ten, to myślę, że ta nawet... ta agencja, czy ta pisownia już nawet teraz nie istnieje, bo to wszystkie są wiekowe książki, więc 3 książki mi brakują, jeszcze żeby skończyć kolekcję po polsku tego faceta. I też wstawiałam to, mówiłam o tym i jakby to nie miało oglądalności. Jak chcesz pokazać, że jesteś odczytana, że coś czytasz, że coś, to na co to nie ma oglądu. A jak tylko się rozbierzesz, to nagle bum, jest jakiś ten, czy króliczka lizałam, tak, nie wiem, na to troje namiętniej, króliczka lizałam. No loda możesz lizać czy coś. I od razu ludzie robią z tego nie wiadomo jaki hajak. Jak się kobieta tylko z lodem pokaże, to już jest nie wiadomo jaka haja o to. No ja nie wiem, co się w tym świecie dzieje, moja bo często nawet nie chcesz prowokować, a samo ludzie to tak, choćbyś ty chciała prowokować, nie? Że to się samo robi, to jest właśnie to szalone w tym wszystkim. No ale zwyczajnie, no, miej wyjebane, a będzie ci dane. Stefan, jak to u ciebie wygląda? Czy ty też lubisz czasami świadomie oddziaływać na kobiety jako odbiorcy? No, tak, ale ja za bardzo nie mam czym specjalnie. Tam urodą, jeżeli chodzi o ciało, nie grzeszę. Jedynie gadką można, to, no, to nie wiem, czy tak za bardzo gadka działa na wszystkie kobiety. Nie wiem, ale... Czy jest taka reguła, nie wiem, czy zauważyłeś, że...
kobiety lubią tych facetów najbardziej brzydkich, wydawałoby się w pewnym sensie odpychających, takich męskich, wiesz, zarośniętych. Jeszcze niedawno królował taki typ drwala, facet z brodą, wiesz, flanelowa koszula. To się co prawda troszeczkę zmienia, ale faktycznie tak jest, że często można spotkać piękną kobietę w towarzystwie mężczyzny, który z naszego męskiego punktu widzenia w ogóle nie jest pociągający. Tak? No, często tak jest, zgadza się, ale w moim przypadku chyba też, bynajmniej ja się spotkałem z tym, że mój wzrost po prostu niektóre dziewczyny zniechęca. No 1,68 m to nie jest też za mało, ale też nie jest za dużo, bo przeciętny jest chyba 1,72 m, tak jest, nie? Taki, czy nawet niecały 1,80 m jest chyba średnia. 1,80 m chyba. Jest średnia, nie wiem dokładnie, no ale dobra, to moje 1,68 m to jest jak na faceta tak troszeczkę mniej niż ten, albo spotkałem się dużo z takich, nawet dziewczynami niższe ode mnie, było parę takich sztuk i stwierdziły, że jestem dla nich za niski. Ona chce takiego jeszcze wyższego, najlepiej o półtorej głowy, o głowę co najmniej. Jak mogę zabrać zdanie, to możesz, to ci głos, akurat no. powiem. No. Właśnie. To ci akurat powiem, dziewczyny niższe specjalnie chcą mieć kogoś wysokiego, żeby właśnie geny przekazać wyższe. Dobrze, ale to żeby tak, żeby ja sama, mało kto, i rozmawiałem na ten temat z różnymi dziewczynami, to mało która tak myśli, żeby o tych genach, żeby tak ten, to bo naprawdę... Bo to podświadomie działał. One nie tak? myślą o tym, to po prostu natura ci tak tam, że to ktoś niski, to ciebie automatycznie, ja to tak gadło, bo no, ja to no, rozumiem. Okay. Ktoś niski, to ciebie nie jest taki atrakcyjny. A to może jest coś takiego, że bo ja mam też coś takego, że ja na przykład taką bardziej pulchną dziewczynę jakoś, nie potrafię. No. Nie ciągnie mnie tak, nie pociąga mnie tak. Ja coś jakoś lubię te kobiece kształty, te żeby szczupła była. Wiesz czemu? Bo ty masz sam... Nie musi być zaś kościotrup taki, że całkiem wysuszona, nie? Ale tak, żeby miała te fajne kobiece kształty, no. Sam masz tendencję do tycia. To dlatego chcesz jakby podświadomie, ty kobiety nie są do ciebie atrakcyjne, bo jak ty sobie wejdziesz... Jakby tak, jakby podświadomie mój organizm tak. sam, tak jakby te, jakby to powiedzieć, nie wiem, to jest biologia, tak to robi? Tak. Bo ty, jak ty sobie weźmiesz kurwą dziewczynę, jak wy to wyjedziecie, by to wyglądać? Jest bardzo duża szansa, że te dzieci też będą mieć od razu te wadliwe geny przekazane. Nie? Ja na przykład, ja jestem taka szczupła, nie mam żadnej diety ani nic, że u mnie zwyczajnie jest dobra przemiana materii, więc ja też tak na to nie patrzę, żeby facet był nie wiem jaki wysportowany, ale żeby miał wszystko na swoim miejscu. Bo jak facet jest szczupły, a tylko brzuch choćby w ciąży, no to kurczę, no to jest coś nie tak, nie? Ale taki na przykład zwykły taki grubasek, czy taki nawet jak ty, czy taki, żeby taki, nie wiem, no twoje postury, nie mówię o tobie, no o twojej postury, bo jak tylko się w twoim kierunku wypowiadu, to już zaraz myślę o kaziraki, ale chodzi tak o to, że jak facet jest tylko taki, mógłby być trochę taki grubszy, to nie mam z tym problemu, tylko mam z tym problem jak facet na przykład, bo dużo facetów to mnie takich zagaduje, czy pisze, czy ten, którzy mają no nie na swoim miejscu, że chudy, a tylko brzuch wystaje. Więc to jest dla mnie, a chyba no może ale dużo facetów tak ma, może to wynika też z nadużycia pewnych używek, piwa na przykład. No to może być, no to nie wiem, ale to widocznie no. to więcej kobiet nieatrakcyjny, bo skoro dużo facetów takich właśnie do mnie pisze, to znaczy, że wiele innych ale kobiet dużo, też dostają. Tak, ale dużo kobiet proszę. Też mówi, że każdy ptaszek potrzebuje swój daszek, ale o fajnie to nie idzie. No fajne autko. Ten. I ten na dachu, taki no, konik. No. Dobra, nie zboczajmy z tematu. Każdy ptaszek ma swój daszek. Okej, dobra, ale to niech to jest, że całe ciało jest tych trochę grubszy, a nie tak, że ręki, wszystko jest jakby sztywny, twardy, ale no taki brzuch. I jeszcze ten brzuch jak też jest twardy. Ja bardziej, może by się kobiety lubił twarde brzuchy, nie wiem, jak to tak choćby facet był w ciąży. Może dla niektórych kobiet to jest atrakcyjne. No oczywiście wiadomo, że facet nie może być w ciąży, ale to tak wygląda. No jak na przykład by była ściana i tylko brzuch wystaje i to by był brzuch kobiety, czy ogolony brzuch faceta, to nie jedna by się nie skapnął, który jest facet, a która jest kobieta. Tak bardzo brzuchy facetów mogą być jak w ciąży wyglądać. Więc dla mnie to jest nieatrakcyjne. Dla mnie jest bardziej takie atrakcyjne, albo jak facet jest, no że po prostu wszystko na swoim miejscu, albo no, wysportowany, taki albo szczupły, wysoki, też nie chudzielec jakiś tam, tylko kopiesz i on się już przewraca, czy ten, że łatwo go połamać, wiadomo, patyk,
ale żeby taki wszystko na swoim miejscu. Jak jest trochę grubszy, ma ten brzuszek, to żeby też miał resztę ciała, a nie tylko brzuszek. No to ja uspokoję odbiorców, że ja mam brzuch i... No tak, ty na przykład mogę się wypowiedzieć, to jest okej. Okay. Tak? No, dziękuję. Tak. Dziękuję. No wiadomo, tutaj wiek trochę ten, no ale tak by było nawet okej, okay, że jesteś taki, że tak powiem, w swoim wieku atrakcyjnym facetem. Okej, okay, dziękuję. Jeszcze też mega plus, że masz wszystkie włosy. Tak, to jest prawda. Włosy i zęby są moje matki. No, to jest właśnie. Ale dużo tak kobiet, no to nie wiem, czy aż tak... W moim przypadku to nie wiem, moim zdaniem taka uroda, mam tą twarz może tak ułożoną, że większości dziewczyn się to nie podoba, bo już tak robiłem taki, tak próbowałem, no nie próbowałem, to próbowałem zagadywać, nie, o ten różne dziewczyny, to tak, wiesz co Stefan, to jest super jako tak kolega, jaki taki przyjaciel, żeby porozmawiać, ale tak więcej z tą, nie wiem, nie potrafię sobie tego wytłumaczyć. Tak mi powiedziała, że takie coś, nie ma tego tak zwanego czegoś, o. Ja myślę, że na pewno jest gdzieś kobieta, która byłaby zadowolona, mając możliwość porozmawiać z tobą i przebywać troszeczkę w twoim towarzystwie. Pytanie gdzie, ale może też teraz przez zaistniałą ostatnią sytuację dużo dziewczyn się boi, bo wcześniej było tak, że dużo, dużo więcej osób, dziewczyn do mnie pisało, tam... W sensie, żeby się poznać bardziej, no żeby nie teraz poznać w sensie randka, nie, ale tak poznać, porozmawiać ogólnie, nawiązać taką nową znajomość, a jestem otwarty i lubię nawiązywać nowe znajomości, to teraz właśnie ta moja taka spadła, to takie zainteresowanie, czy popyt na mnie, o, czy tak mogę to wyrazić. Znaczy popularność, można tak, myśli, popularność. To niekoniecznie może popularność, bo popularność teraz w takim negatywnym stopniu też wzrosła, nie? Ale jeżeli tak już ten, to dużo mnie tak negatywnie odbiera. Ale jest też taka grupa, zawsze jest tak zwanych hejterów, takich różnych internetowych troli, co lubią, są takie nawet ugrupowania na internecie, że tam Pokemony, stronie w manie, różne takie są, nie chcę teraz opowiadać, bo są tak zwane dużo zamkniętych grup, nie brakuje, wiem o tym i pozdrawiam ich serdecznie, bo bez nich by internet nie istniał. Są takie właśnie, i tam śmieją się, mają na to zadanie tylko śmiać się z innego, jak komuś coś jest gorzej, ktoś zrobi troszeczkę źle, nie? To zaraz to wykorzystują, tak, i śmieją się. Wolę albo jak nie. Ktoś ma to też między innymi, tak? Ale właśnie tak śmieją się, że są tak jakby, niekoniecznie cieszą się z nieszczęścia, ale śmieją się z tego, jak ktoś próbuje do jakiegoś celu dążyć, a mu to nie wychodzi, nie? To z tego się śmieją, tak. Takie, no to już nawet w niektórych jest złośliwe się staje. Znaczy wiele osób publicznych, czy osób, które są popularne, czy to aktorzy, czy artyści, często muszą mierzyć się z tym, że jest fala hejtu. Tak. Są osoby, które dążą do tego, żeby tego artystę, czy tę osobę publiczną upokorzyć. Zniechęcić nawet do tego, żeby przestał internecie istnieć. Ale no, na mnie to nie działa. Ja to im bardziej mnie to z nawet motywuje. Kompleksów. Nie myślisz tak, że to ci ludzie mają po prostu problemy własne i w ten sposób oddają tak, to? Tak, ja to wiem. Długi czas tego nie wiedziałem. Niekiedy tak sobie człowiek pociął do myśli, że kurczę, a może ma rację, to... ale nie. Dużo też jest takich właśnie hejtów, takich, ale konstruktywnych, takich. Dużo rzeczy takich wynajdą, że na przykład są takie błędy, których na przykład ja nie zwracam na to uwagi, a oni to wynajdą i piszą o tym. To też jest moim zdaniem nawet dobre, bo to mnie też po części motywuje, bo wtedy wiem, co mogę ewentualnie zrobić lepiej, a co jeszcze gorzej, żeby jeszcze lepiej na siebie, jakby to powiedzieć, uwagę zwrócić, bo ja jestem taki, mam barczy na szkło, nie ukrywam tego i lubię robić czasem rzeczy, żeby troszkę, że tak powiem, zaistnieć. Nie na specjalnie tam głupkowate tańcze. Znaczy nie, może nie głupko, to jest też pojęcie względne, ponieważ jedno się może jedno podobać, drugie nie i ten nie, ale po prostu ja nie umiem tańczyć, ale i tak tańczę czasami i to dla niektórzy ludzie głupko to odbierają, może inni by się tak wstydzili, a ja się po prostu tego czasami nie wstydzę. Ja się przy tym dobrze bawię, mam prawo się tak dobrze bawić i tyle. I też troszeczkę, żeby pokazać, że patrzcie, jak bardzo ja mam na was wyjechane na to, co wy o mnie myślicie, nie? Karina, do ciebie ważne pytanie, bo przed nagraniem powiedziałaś, że jesteś troszeczkę LGBTQ, tak? Jak oceniasz
otwarcie Igrzysk Olimpijskich i tą interpretację. Jedni mówią, że wieczerzy ostatniej Jezusa Chrystusa, ktoś tam się tłumaczy, że tu chodzi o zupełnie inną religię, czy o mity. Jak oceniasz to wszystko, co się dzieje wokół właśnie tych igrzysk? Tak powiem szczerze, że ja nawet nie znam tej sytuacji, bo ja widziałam tylko jedno zdjęcie na Facebooku, gdzie nie wiedziałam nawet, o co chodzi. Ty mi później powiedziałeś, że właśnie kobiety przeciwko facetom, że niby to puścili, bo facet się czuje kobietą i już jest opuszczony, nie? Znaczy ja nie mówię o boksie, tylko mówię o tym, że podczas otwarcia były tam takie właśnie obrazy nawiązujące do religii i tam się ustawili statyści, którzy byli przebrani, albo to były faktycznie drag queen, czy osoby queerowe, które właśnie jakby nawiązywały do... To ja nie mam nic przeciwko, te osoby zasługują na te same prawa i myślę, że one dlatego się tak ten i one walczą o to, żeby mieć te same prawa, co zwykli ludzie. Bo jakby nie było, to jest taka mniejszość, a każda mniejszość nie chce być tak naprawdę mniejszością, tylko chce być uznawana jako normalnych ludzi, a nie kurczę mniejszość. To, że jesteś taki, owaki, siaki, to nie znaczy, że ktoś cię może wyśmiewać, hejtować i nie wiadomo co, że jesteś osobą trzeciej klasy czy gorszy, tylko dlatego, że facet się lubi ubierać jak kobieta, a kobieta jak facet. Tylko że też nie popieram tego, żeby facet powiedział, ja się czuję kobietą i już dostaję przeciwniczkę kobietę, czy to chodzi o jakikolwiek sport, nie? Że tutaj powinny być geny, czy nie geny, a ten cały, hormony. Jak facet na przykład robi tą całą transformację i się staje trans, to wtedy można to sprawdzić łatwo, jaką on ma siłę, czy on jest silniejszy od zwykłej kobiety, czy jest przeciętny, czy co, bo to wszystko jest, że bierzesz te całe hormony i wtedy stajesz się inną płcią niż jesteś, nie? To się tak odbywa. Więc takie kobiety z trans to jak najbardziej, jak to ktoś stwierdzi, że to jest teraz już był kiedyś facetem, ale teraz przez tyle lat brał te hormony i to wszystko i stał się kobietą, ma siłę podobnie co kobieta, no to nie widzę problemu, żeby on z kobietami razem jakby przystępował do tego. Ale jak to jest facet, który tylko sobie nie wiem, ma mięśnie 3 razy takie duże jak kobiety i powie tylko, o ja teraz mam kaprys, ja lubię być kobietą, ja sobie stanik założę, wypcham sobie czymś tam i ten ja chcę z kobietami teraz walczyć, bo chcę wygrać, wiadomo, no to jestem może absolutnie... Może być taki damski bokser wykorzystujący, że tak powiem, sytuację. Też, no i to właśnie, to jestem przeciwna temu. Tak samo w drugą stronę, nie, jak kobieta na przykład jest trans, stała się facetem, no to tak samo można zmierzyć, ile ona tej siły ma, czy to jest fair, czy to nie jest fair. Można tak, tylko, to wszystko. Tylko że mówimy o biologii, a jest jeszcze coś takiego jak psychika, prawda? Kobiety wydają się być bardziej stonowane, kobiety bardziej mają bardziej analityczny umysł, dlatego w pewnych zawodach lub w pewnych sportach one się lepiej jakby odnajdują niż mężczyźni. Jak będzie na tyle tych kobiet i mężczyzn trans, to wtedy kobiety trans i mężczyźni trans mogą jakby sami między sobą walczyć, wtedy nie będzie tego, ale tak też nie zabierajmy osobom trans możliwości do występowania w takich różnych zawodach. Karina, muszę ci zadać to pytanie, ponieważ na twoim aucie widnieje imię, znaczy nazwisko Donalda Trumpa. Niedawno byliśmy świadkami tego, że Donald Trump przeżył zamach na swoje życie. Jak to odebrałaś, bo jesteś zwolenniczką, sympatyzujesz z Donaldem Trumpem? Właśnie bardzo ciężko to odebrałam. Na początku tak dosyć lajtowo, ale później jak widziałam, jak to wszystko, że na przykład ruch głowy mu uratował życie. Ale ja się aż dziwiłem, że nie rozumiałaś live'a wtedy, czy jakiegoś, nie live'a, ale takiegoś filmiku, że odnosząc się jakoś do tego. Myślałem, że coś takiego puścisz w net, ale... Myślałam o tym. Nic mi się o uszu nie ubiło. Myślałam o tym, ale nie zrobiłam tego
tego, no bo ludzie i tak się z tego wyśmiewali, ale mogę tak powiedzieć. Na początku to tak dosyć lajtowo tylko podeszłam, a później właśnie jak widziałam, że ruch głową nurtował życie, to tak i dosyć mnie też bolały te, że ludzie mówili, że on to sam jakby ukartował, że sam to jakby, że to jest wszystko ściema, nie? Mi się wydaje, że mogłaby to być ściema, wiadomo, ale to by wtedy nie zginęli ludzie. Bo to byli jego ludzie i ten, i poza tym, jakby mu to wyszło, że on coś takiego zrobił, no to to by dla niego było samobójstwem politycznym, nie? Więc raczej niemożliwe, żeby on to zrobił. Wiadomo, że może być, że ktoś z jego ekipy czy coś, nie? Ale sam Trump o tym na pewno nic nie wiedział. Ale bardziej mi się tak nasuwa, że no bo niereagowanie policji, Secret Service, za późno zareagował. Widziałam, jak ostatnio w 2016 też było właśnie na rajdzie, że ktoś tam tylko krzyczał z tłumu, a gun, nie? Że pistolet. I już od razu Trump był na ziemi. Nawet się nie skapnęłam, o co chodzi, i Trump już był na ziemi i to przed Secret Service, że oni go ten. A tutaj Trump się za ucho złapał i sam się schował. Dopiero wtedy przyleciał Secret Service i było słyszeć strzały. Więc za późna reakcja i poza tym ludzie mówili, że tam ktoś ze spluwą wchodzi na ten dach i policja nie reagowała ani Secret Service, więc tutaj na pewno ktoś to musiał być, musiało to być zaplanowane, ale na pewno nie przez Trumpa, raczej przez kogoś bogatego, kto zlecił właśnie zamach, zabójstwo Trumpa, nie? A nie pykło tutaj, to całkiem. No nie pykło to całkiem, no i właśnie ten Joe Biden później też dzwonił do Trumpa i się go pytał, ty, dlaczego ty ruszyłeś tą głową? No mi to zaraz, kurczę, może nie takim tonem to powiedział, ale no nie, jakoś no. Tak. To znaczy, wydaje mi się, że nikt nie jest na tyle szalony, aby pozwolić sobie strzelać w głowę i robić u nich w Matrixie, prawda? To jest raczej niemożliwe. No, dokładnie. Ale teraz mnie zastanawia, czy Joe Biden i cała ekipa demokratów, czy oni za tym nie stoją, czy Joe Biden o tym wiedział, bo też to jego pytanie takie, no trochę to takie nie było tak aż jak ja to mówiłam, ale że był zdziwiony tym, dlaczego ty kurwie to przeżyłeś, nie? Może nie drążmy ten temat, bo serwis, na którym to będziemy oglądać i publikować, jest amerykański, YouTube jest amerykański, więc kto wie, jak się skończy. To też jest jeden aspekt. To cała historia, tak. To też jest jeden aspekt, że nie lubię za bardzo wtrącać polityczne tematy i takie różne tego rozwijać, bo łatwo można bana skasować. Wróćmy do tego kontrowersyjnego tematu, który czasem się przewija również i w waszych wypowiedziach. Ale o Trumpie bym jeszcze coś chciała powiedzieć, bo okay. to jest coś ważnego, co właśnie było. Jak właśnie ta cała sytuacja miała miejsce w tą niedzielę, to nikt właśnie z rodziny, z znajomych, z prawdziwych znajomych, nikt do mnie nie zadzwonił, nie powiedział, ty Karina, jak się czujesz? Jedynie taki jeden Jacek właśnie późnym wieczorem, to jedynie on mnie o to spytał, że ty, co to tam było, bo ty się tak tym Trumpem interesujesz, co to tam właściwie było, nie? Jak ty to oceniasz? A tak nikt właśnie z realnych ludzi, z realnych znajomości nie spytał się, ty, nie zadzwonił, ty Karina, jak się czujesz, jak się z tym wszystkim czujesz? Jedynie ludzie w internecie. Znajomości internetowe, znajomości z Facebooka i ludzie, których nigdy na oczy nie widziałam. Ci się bardziej tym interesowali, jak ja to wszystko przeżywam, niż ludzie realni. Nie wiem, czy ludzie realni, że mają to jakby w dupie, czy coś, że a to jest tylko jej ta jakiś tam fetysz, czy nie wiem co. I nie biorą tego wszystkiego na poważnie, a ludzie internetowi jakby mnie znają tylko z internetu i jakby to tak bardziej przywiązują wagę do tego, że ona go tam lubi i tak dalej, bo powiem, że pierwsze to tak dosyć fajnie, byłam taka jakby pełno energii miałam, nie? I tak nawet czułam, kurczę, jak on cierpi, ten Trump, że to wszystko, ja bym chętnie moją energię oddała i ten, nie? Takie miałam takie, kurczę, bardzo takie przywiązanie, chciałabym być z nim, chciałabym, nie wiem, go przytulić, coś ten, powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, żeby się czuł bezpiecznie, czy w ogóle coś takiego miałam, takie uczucia, ale wiadomo, że to jest niemożliwe, żeby to właśnie ten, to chciałam mu jakby moją energię przekazać, nie wiem. I byłam w takiej euforii przez ten właśnie tydzień, a później w piątek to tak jakby tak mnie siekło wieczorem, że normalnie miałam, nie wiem,
miałam problem, żeby się na nogach utrzymać, że tak nie miałam energii, tak właśnie byłam taka zjechana i zdołowana i w ogóle źle się czułam, zimno mi było, kurczę, nie wiem, czy to grypa, czy korona, czy cokolwiek, ale powaliło mnie totalnie na nogi. Później tak myślałam, kurczę, albo ja tą energię rzeczywiście oddałam? No nie wiem, nie mam pojęcia, co to, czy to jakiś wudu, czy czarna magia, czy co to było, ale tak mnie siekło. I od tego czasu, powiem, że później sobota, niedziela, już znowu stanęłam na nogi, było później dobrze, że później już tak i przeszło mi jakby, że już nie mam aż tak bardzo, nie myślę o tym tak. I też się tam dzieje teraz Kamala Harris i to wszystko, że Trump trochę ma teraz kłopoty, lepiej dla mnie był Joe Biden, ja lubiłam dziadka, dziadek był taki dosyć, no to zabawny dziadek, no często się tam mylił, nie umiał nawet, prezydent nie umie czytać z teleprompterów, dobra, ja nie umiem czytać. A to już wiek. Czy, nie, wiek, nie, bo ludzie mówią wiek, nie. Może miał być 90 lat i jak się będzie trzymał, to ja nie mam nic przeciwko, może prezydencić, ale badania jakieś, czy koleś nie jest chory, czy jest zdrowy na tyle, tak jak Trump na przykład, on też jest wiekowy, ale on ma tyle energii i nawet ludzie mówili, że no właśnie, ukartowany, no bo Trump wystawił rękę i się tam wynurzył, bo i właśnie nawet Niemcy to powiedzieli, że to jest instynkt faceta. Trump ma taki, Niemcy, akurat niemieckie media, za Chiny by nie zrobili nic na Trumpa korzyść, więc tutaj, że oni to powiedzieli, no to powiedzieli to, bo tak to uznają. Ja to też tak uznaję. Trump ma instynkt polityczny, który jakby zdominował ten instynkt przeżycia i nie schował się, tylko patrzył to wykorzystać. I tutaj to ludzie właśnie, żaden człowiek by tak nie zrobił, a Trump właśnie jest tym człowiekiem, który takie coś zrobi. I ja to widziałam i to właśnie we mnie też wysynowało już w 2016, jak go poznawałam, jak ja to wszystko w to wchodziłam, to ja się po prostu zakochałam w tym, w tej sile, w tym człowieku. Nie, że on tak wygląda, jak wygląda, bo to jest dziadek, tylko że widziałam tą energię, tą siłę, to wszystko, cały jego charyzma, tą pewność siebie, jak on wychodzi, jak on się przedstawia, to na mnie wywarło takie wrażenie i dlatego później z czasem, bo to też nie tak, że ja widziałam Trumpa i o, ale zajebisty stary dziadek, dawaj się w nim zabujam, tylko to się samo rozwija. Pewnie się z tobą zgadzam, że właśnie Donald Trump ma w sobie wiele charyzmy i potrafi pociągnąć za sobą tłumy, ale też musimy wziąć pod uwagę, że on też jest doświadczonym politykiem i doświadczonym... Politykiem nie jest, nigdy nie był. Okej, okay. Jest doświadczonym negocjatorem. To tak. Prawda? I potrafi używać i języka ciała, i mowy po to, żeby osiągnąć swoje cele. Jest aktorem i tak samo jest biznesmenem. No biznesmen ma wiele z polityka w sobie, ale samym politykiem i z elitami Trump sam nigdy nic nie miał. Tak samo ludzie mówią, że Trump jest kolegą czy tam tym tam ziomem Putina. No to nie wiem, ja bym powiedziała tak. Za Trumpa, no to Trump ma chyba jakiś kaganiec na Putina, bo za Trumpa Putin no... Siedział cicho. Tak, nie było za bardzo. Krym był za Obamy. Teraz wojna jest za Joe'a Bidena, więc gdzie tutaj ten Trump jest taki zły? Za Trumpa to jest jedyny człowiek, który dużo gadał o różnych konfliktach i o różnych użyciu bomb, a tak naprawdę ich nie używał. I myślę, że tutaj, że zwyczajnie się go bali, ci inni poczekali na takiego prezydenta, który jest taki bardziej... A Trump był nieprzewidywalny i to właśnie dużo, mi się wydaje, że inni politycy zwyczajnie się go bali, nie? Bo to jest fakt, ludzie powią, a miał szczęście, no to nie wiem, no to ja wolę mieć prezydenta, który ma szczęście, niż takiego, który nie ma szczęścia. I teraz zwróćcie uwagę odbiorcy, jak wiele Kalina ma do powiedzenia na temat polityki, jak niewiele ma do powiedzenia na swój własny temat. Ale zmieniając właśnie ten temat i dążąc do tego pytania, które chciałem zadać wcześniej. Ale też jeszcze muszę powiedzieć, sorry, że ci tak przerywam, ale to są ważne tematy. Dobrze. Też dużo ludzi mówi, że ja na przykład jestem taka głupiutka Karinka, która nie ma zielonego pojęcia na temat polityki i tylko tego Trumpa lubi, bo on tak zajebiście wygląda moim zdaniem. To właśnie, powiem wam tak. Na przykład była taka sytuacja, ludzie mi mówili, ty tutaj o Trumpie, a ludzie nie mają cygara włożyć.
czy są ta biedota cała ludzka, nie? No to właśnie, jak są ludzie, którzy mnie atakują w ten sposób, że kurczę, co ja mam dawać tym ludziom, czy ten, czy o co chodzi? A poza tym, mi tak samo nikt nic nie daje, ja nie jestem na żadnych zasiłkach ani na niczym. A Trumpowi mogę podziękować i tej całej sytuacji, bo nauczyłam się właśnie na tyle tej polityki, tego całego... Tyle znam się na polityce, że nauczyłam się zarabiać i obracać kasą w bankach, żeby właśnie tym zarabiać. Że znaniem się na polityce zaczynam zarabiać. Ludzie może się lepiej ode mnie znają na polityce, ale chodzą do swoich prac i dziennie pracują i nie umią tego po prostu wykorzystać. A ja się nauczyłam moją wiedzę polityczną wykorzystywać. Co prawda nie mówię, nie wyrażam za bardzo zdania na temat tych wojen i tego wszystkiego, no bo wiadomo, to jest... Można łatwo bana skasować, wystarczy coś powiedzieć, co się... nie spodoba komuś, ktoś później zgłasza ten i już lecisz, nie? A bardzo dużo ludzi by się nie zgodziło z moimi wypowiedziami, więc nie wypowiadam się aż tyle, ale to nie znaczy, że ja nie mam wiedzy na ten temat, nie? Tylko powiem tak, ludzie, nauczcie się tą wiedzę wykorzystywać, bo jest naprawdę wiele sposobów, wiele możliwości. Tu się z tobą zgadzam. Natomiast moje pytanie brzmi tak. Jesteście rodzeństwem, które jest medialne, prawda? I teraz pytanie, czy wy jako rodzeństwo, czy wy się wspieracie nawzajem, czy też być może rywalizujecie pomiędzy sobą, żeby tą popularność zdobywać osobno i żeby po prostu wasze słupki indywidualne rosły bardziej niż to ma w przypadku właśnie być rodzeństwa? Jeżeli chodzi o konkurowanie, to nie tak bardzo, tylko wykorzystujemy to, że razem jesteście silniejsi. Po prostu... Ja mam większe zasięgi, jak robię coś na przykład i ona też tam jest tym, bo ma jakąś taką kontrowersję, tylko cała kontrowersja przyciąga dużo. A ja tak występując sam, to bym po prostu był zbyt nudny, uważam, bo też tak chyba jest, bo takich facetów jak ja jest, uważam, dużo. Może być tak, że będzie bardzo dużo takich samych i po prostu to było zbyt nudne, nie? A ludzie lubią, jak jest coś nietypowego, jakiś dramat, jakaś kontrowersja, jakiś skandal, to się bardziej sprzedaje, nie? Ludzie lubią przerysowania, prawda? Tak, dokładnie, to też. No. Ale też, jak my wystąpili pierwszy raz w Chłopakach, to my nawet nam przez myśl nie przeszło, żeby ludzie to mogli odbierać jako kaziraki czy coś takiego. My po prostu pokazali, że nie wiem, tak jak jesteśmy, bo my nie wiedzieli, co na nas, bo przed tym całym TV my nie byli za bardzo ani tam, nie wiem, medialni, ani ten, że nie mieliśmy z tym nic do czynienia, z tym wszystkim telewizją i tym internetem, ani ludźmi, ani tym, musieliśmy się do tego jakby przyzwyczaić i nauczyć tego. Tak. A tutaj, żeby konkurować czy coś, to nie jest konkurencja, tylko też dlatego, że ludzie tak, że wy cały czas razem, to chcemy też ale razem pokazać. Ale razem się jesteśmy, uważam. Tak, ale też chcemy pokazać te swoje indywidualne życie, no bo to jest wkurzające, kurczę, jak mi ludzie, że to brat, wszystko, samochody, wszystko jest brata, Karina nie ma nic i ona jakby na jego utrzymaniu jest. Tak niekiedy wygląda, no. To dla mnie to jest, że tak powiem, nie żeby mi to tam jakoś mega przeszkadzało, no ale że jestem kobietą, która zarabia i jeszcze swoim jakby intelektualnością zarabia, swoją wiedzą polityczną patrzy zarabiać, to jest to takie dosyć upokarzające, jak ludzie ci, że ty jesteś na potrzeby faceta, nie? Że bez faceta ty jesteś niczym kobietą, no to wiesz, no to jest takie kurcze, że tak jakby taka moja feminizm taki się odzywa, że kurcze, no chcę nawiązać do tego, że kurcze, no tak nie jest. Nie? Tylko powiem odbiorcom, że te motory to nie jest tak, że Kędzierzyn Koźle jest miastem motorów. Tylko dzisiaj na Górze Świętej Anny był zlot właśnie fanów motoryzacji. I to jest tutaj niedaleko. Motocyklistów, tak, to jest niedaleko i stąd te częste przejazdy właśnie jednośladów. Stefan, no kto jest bardziej i w czyim cieniu? Czy ty jesteś w cieniu Kaliny, czy Kalina jest w cieniu twoim? Jak to czy wygląda? Ja wiem, nie wiem, może zależy co dla kogo, bo są też dużo fanów, co tam mnie ten, a dużo jest ten. Natomiast jeżeli chodzi o takie ten, to tą stronką Karina i Stefan Rodzyniec-Koch zajmuje się bardziej Karina, ona tam bardziej widnieje. Może z tego wynika teraz troszkę, można było powiedzieć, że ja jestem takim troszkę jak tylko dodatkiem do tego. Tak może. Ale też była taka sytuacja, że na przykład w samych Chłopakach do wzięcia, że mnie na przykład pokazywali samo, a ciebie nie. Że no. Ty nie było czegoś też, tyś był sam,
A mnie to było na przykład ogródek i tak dalej, więc nie wiem, tutaj można powiedzieć, że jakby ciekawszą osobą, no bo wiadomo, ty też nie żeby nie lubiła sobie wywyższać coś, tylko że bardziej taka kontrowersyjna byłam i może to właśnie, że to jest takie jakby ciekawsze, bo ty tak naprawdę facet, który jeździ za granicę pracować, ma swój dom, autko, grzebie przy aucie czy przy motorze, no to jest taki dosyć, no dużo ludzi tego. A osoba, która tam sieje kwiaty, sadzi kwiaty, Trumpa, jakiegoś wizerunku Trumpa. No to już dobra, to już mniej w Polsce. Jeżeli chodzi o Polskę, to zgadza się. Nie, tak. Nawet w USA ich nie widziała. Jedynie ja, tak, traktory, że tam na wielkich polach coś tam, ale nie widziałaś jeszcze żadnej innej dziewczyny, co by sadziła kwiaty. Nie widziałaś takich, żeby kwiaty były w imieniu Trumpa. No o to chodzi, bo zwykłe kwiaty sadzić, to dużo jest dziewczyn, co sadzą sobie kwiaty. Byle gdzie, ale żeby ułożyły sobie z tego napis Trump i to tak, no obklejone, to mniej, zgadza się. Obklejony samochód, tak samo, nie jest wiem. Jest taka kontrowersja to i to też, robi tak. No, też właśnie, że jestem bi, to też jest taka trochę kontrowersja, że ja jestem nie tylko bi, mogę powiedzieć, że jestem gender fluid. Dużo osób nawet nie wie, co to jest. To jest, że ja raz się czuję, tak nie wiem do końca, czym jestem, raz się czuję bardziej męsko, raz bardziej kobieco. Jakby płynę między tymi płciami. Teraz na przykład się ubrałam kobieco, chcę być kobieca. Chociaż też jest taka właśnie, że ja często nie wiem, czy to moja twarz męska, moja męskość wywyższa tą swoją kobiecość. A może od dnia zależy? Nie, bo często było też tak, że ubieram bikini, chcę być kobieca, fajnie sobie tam chodzę i ten, a ludzie piszą, dlaczego facet nosi bikini? Ale to specjalnie, żeby dogryźć, żeby po prostu się, no żeby cię jakoś tak, nie wiem, upokorzyć czy coś, trochę cię obrazić. Nie do końca, nie do końca, bo na przykład później była taka, teraz właśnie nie wiem, czy to Trump na mnie to wyrwał, czy ten, bo zrobiłam taki filmik dla Trumpa, tam love me, say that you love me, tam tak skakałam, takie różne te robiłam. Wtedy to była ta euforia tym Trumpem i tym wszystkim, byłam w takiej euforii i właśnie nie wiem, czy on to sprawił, że nawet ci, co tym pisali, dużo ludzi, ani jednego nie było, że to jest jakiś tam facet czy coś tam, tylko wszyscy się zgadzali z tym i ci hejterzy, że tu jestem mega kobieca, nie? A nawet nie byłam, nie wiem, ubrałam się coś mniej więcej jak dzisiaj, nie? I myślę, że jak zakładam bikini, to jeszcze bardziej chcę podkreślić moją kobiecość i tym, a nie zawsze mi to tak wychodzi. A tutaj właśnie, nie wiem, czy Trump, czy cokolwiek na mnie tam zadziałało, że jakby ta moja kobiecość wyszła i zdominowała tą moją męskość. Jestem ciekaw, jak Donald zareaguje na to, co gdyby to usłyszał. Okay. Jakby Donald usłyszał gender fluid, to on by powiedział sobie, a kiesz demonie. Tak. Bo on jest taki, on dosyć jest bardziej ten, jak to powiedzieć, konserwatywny. Tak, i też powiem, że z reguły ja jestem liberalna i trochę się to nie ima ten Donald, tylko tak. Jak jest jakiś polityk, to ja nie muszę się 100% z nim zgadzać, z każdym jego słowem, z każdym jego wypowiedzią i z każdą jego agendą, którą on przedstawia, ale chodzi mi o to, że większość tematów, które porusza Trump, większość tych rzeczy, które mówi Trump, ze większością się zgadzam, ale to jego właśnie taka w stronę tych LGBT i w ogóle, no nawet aborcja, ważny temat, jakbym ja go umiała, ten, ja bym mu radziła, kurczę, to by była ważna rada dla niego, on by mógł tyle ludzi zdobyć, wystarczy, on nie musi mówić, ja jestem pro, czy może powiedzieć, ja jestem antyaborcja, nie, ale dlaczego on to zaraz chce zabraniać, że on chce zabraniać to? On by mógł tak łatwo powiedzieć, ja jestem anty, ja jestem katolikiem, ja jestem chrześcijanem, ja to, ja tamto. Ale albo to są tematy... neutralnie się do tego odnieść, tak, neutralnie. Że w sensie ja ustawię, jak ja będę prezydentem, ja ustawię ekipę kobiet, które się tym zajmą. To są tematy kobiet i ja jako facet mogę mieć moje zdanie, ale nie będę się w to wtrącał. Myślę, że swoich konserwatywnych by zachował. Kobiety bardziej zdecydować, bo tak, to jednak kobiet dotyczy bardziej. I by się bardzo mądrze zachował. Ja bym mu chciała tą radę przekazać, tylko nie wiem, jak to zrobić, nie? Bo to jest naprawdę, on by mógł tyle głosów by mógł zdobyć tym. Skoro poruszyłaś ten temat, czy rodzeństwo Koch jest religijne? Ja nie. Ja też tak, nie jest mi po drodze, tak. Znaczy nie mam nic przeciwko, nie, to niech co tam sobie są,
ci tam modlący się i ten, ja mi po prostu to nie jest potem, ja tylko przestrzegam jednej prostej takiej zasady, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, a wszystko będzie dobrze, tego się trzymać i to będzie wszystko, świat będzie prostszy. Tego się trzymać i też tak troszkę miałem sytuację, że mi jakby karma wróciła, bo chciałem być troszkę, że coś zrobić komuś na złość, no nie, już może niekoniecznie na złość, ale jak tak troszkę cwanie się zachować i wykorzystać pewną sytuację zbyt bardzo na moją korzyść, nie? I niemiło parę tygodni odbiło się to w moją stronę, gdzie ja bardzo, no dużo większą stratę poniosłem niż nawet tamten, że widzę, że aha, dobra, do tego nie jestem po prostu stworzony, nie jest mi to dane, lepiej takich rzeczy nie robić, lepiej robić wszystko tak jak należy, żeby nie wyrządzać komuś krzywdy i będzie wszystko dobrze i dotychczas jest okej, muszę powiedzieć. To jest świetne, co powiedziałeś, bo jeżeli będziemy się trzymać tych ram etycznych i moralnych, to niekoniecznie to wymaga chodzenia do świątyni, no. I niekoniecznie to wymaga modlitwy, prawda? No, chociaż tak. Ja osobiście jestem wierzący i dla mnie modlitwa jest bardzo ważna. Ja się do tego mogę odnieść tak, że tak samo wierzę w karmę, ale w Boga na przykład wolę od tych tematów odejść i nawet nie wierzyć, nie wgłębiać się w te tematy, ponieważ mi została mega krzywda zrobiona, że tak powiem, ze strony religii poprzez złe wychowanie religijne i mi się to odbiło, że miałam za dużo pytań, jakby uwierzyłam taką dziecięcą wiarą. Później ta wiara mi została zniszczona i zabrana poprzez bardzo złe zachowanie księdza i ludzi wokół. I 8 lat cierpiałam, miałam, że tak powiem, takie, nie wiem, nie powiem tego, nie, chociaż chodziłam do egzorcyzmy i wtedy tylko 2 razy u niego byłam i miałam takie, że chciałam przez zamknięte okno wyskoczyć i miałam tylko myśl, jak się tutaj, że przy najbliższej okazji się pod auto rzucić, jak już później wyszłam, że mega źle na mnie działał. Wtedy to chyba tylko obecność rodziców mi pomogła, że nie rzuciłam się wtedy pod ten samochód, bo nie chciałam im tej krzywdy zrobić, a jakbym tam była sama, to podejrzewam, że już by mnie tu nie było. Taki zły wpływ miał ten egzorcysta na mnie, więc jak ktoś jest w podobnej sytuacji i ma jakieś problemy religijne związane z Kościołem katolickim, to drodzy ludzie, proszę, nie idźcie do Kościoła katolickiego, żeby wam te problemy usunął, bo jak ktoś wam je zrobił, to na pewno wam ich nie usunie i dlatego też jest taka śmiertelność wśród właśnie tych egzorcyzmów, nie? Bo zwyczajnie się do złych ludzi udają. Mi właściwie życie uratowali Świadkowie Jehowy, bo mi później właśnie pomogli. Ja byłam naprawdę w bardzo złym stanie i nie wiem, jakby nie oni, to mnie by tu na pewno nie było. Ale to moim zdaniem zwykły psycholog by załatwił to. Właśnie, to jest to głupie. Wiesz co? Psycholog mnie skierował do egzorcysty. O. No, dobra, okay, w takim mieście tutaj żyję, no, czy w takim regionie, że takie coś ma miejsce, nie? No. Ale to inteligentny człowiek ci powie, nie idziesz do tego, co ci troszkę problem zrobił, do tych samych, co to właśnie, nie, co się tym zajmują. Ale tak. Właśnie się przyjęło, że egzorcyzmem się, jak masz problemy religijne, to egzorcysta, to egzorcyzm cię wysyłali, nie? Tak, ale może być egzorcysta, niekoniecznie musi być chyba od tej właśnie, od tego Kościoła katolickiego, bo chyba są też inni. Świadkowie Jehowy nie byli egzorcystami, tylko byli zwykłymi świadkami Jehowy. I oni na przykład, 2 lata studiowałam Biblię z nimi, 2 lata jakby trwała terapia i oni mi krok po kroku rozwiązywali wszystkie problemy. Jak ja coś mówiłam, że gdzie, oni zaraz widzieli, gdzie tkwi problem i jakby to wszystko wysłuchali mnie, odwrócili i wytłumaczyli mi, z czym ja mam problem, nie? Są też bardzo myślący ludzie. Tak, i to rozwiązali właśnie te problemy i 2 lata trwała ten, tak jak mówiłam. I później mi się życie jakby poukładało, zdałam prawko, zaczęłam się normalnie w miarę zachowywać, tak była, że do pracy zaczęłam chodzić, bo tak to ja naprawdę byłam wrakiem człowieka i wszyscy myśleli tylko, że to jest taka głupia Kalinka, nie, wtedy ona nawet tam było jest... tak, że wyglądałaś na więcej niż masz lat. Tak, wtedy miałam 20 lat, a ludzie mówili, że mam 30. Czy nawet 19 miałam, czy coś takiego. Poruszyłaś temat egzorcyzmów i temat pomocy psychologicznej. Moim zdaniem to się w ogóle nie równoważy, że to jest zupełnie jakby osobna dziedzina, tak? Że ludzie, którzy chodzą do egzorcysty, mają jakiś bagaż kulturowy, religijny, który ich pcha właśnie w tą stronę, żeby rozwiązać ten problem w ten sposób. Natomiast
Do psychologa chodzą ludzie, którzy mają problemy egzystencjalne. Ogólnie ja miałam taki problem religijny i gdzie się wtedy, no pierwsze co to się kłania psycholog, ja masz jakiekolwiek problemy. Że się chodzi do egzorcyzmy, to myślę, że to egzorcysty, to myślę, że to jest takie właśnie przez Kościół, jakby oni się tym szczycą, oni się tym jak ktoś ma problem, to do nas i my wy wszystkie problemy rozwiązujemy, my jesteśmy tacy super, mega dobrzy. I dlatego może tak, że ludzie to, że tam się kierują i mi też wszyscy mówili, no to idź do egzorcysty, nie? Jak masz takie problemy. Ale wiadomo, że też się kłania psycholog. I właśnie tutaj, że nawet psycholog mi powiedział idź do egzorcysty, to wtedy poszłam do tego egzorcysty, bo ja do niego nie chciałam iść, się broniłam jakby rękami, nogami, bo jak ja wiedziałam o tym, że jak ksiądz zrobił mi ten problem, to jak jakiś inny ksiądz mi go może rozwiązać? No to jest trochę się to kupy nie trzyma, nie? Ale nie wiedziałam, nie miałam się ani kogo spytać, ani ten, robiłam różne rzeczy, żeby kateta mi pomógł w szkole czy coś. Robiłam takie, że to był taki krzyk o pomoc, też takie cięcie się i ja mam pełno ran na rękach. Ja ich nie chcę ani wymazywać, ani ten, bo to mi właśnie pokazuje, to mi przypomina. To jest część mnie, ten problem, to nigdy nie zaniknie, to nigdy się nie wymarzy. Nie chcę tego... nie chcę tego nawet wymazać, tylko to jest takie, kurczę, to są ważne tematy, nie? I ktoś inny może cierpieć i ja mogę komuś innemu pomóc właśnie tym, że o tym rozmawiam. To był taki właśnie, i ani katecheta, ani ksiądz, ani siostry zakonne, nikt tak naprawdę się tym nie przejął, że kurczę, ona ma problem wyraźnie religijny, tylko oni... Kościół jest dobry, super, zaje, fajny i bez dwóch zdań. A jak ktoś ma problem, to ty masz problem, a nie, że oni ci stworzyli problem. To jest niemożliwe. Ty jesteś po prostu wtedy psychicznie chora i tak. Ja chciałem to sprecyzować, co powiedziałaś kilka minut temu. Czy ty zostałaś skrzywdzona jakoś fizycznie przez księdza? Nie fizycznie, ale bardzo mocno psychicznie. Przez nie tylko przez księdza, ale przez całe otoczenie. Mhm. Że takie wpajanie ci, ze wszystkąd wpajanie ci religii. Ja nawet w szkole nie chciałam chodzić na religię, nie chciałam nigdy być wychowaną, nie chciałam, tak, na komunię chciałam, bo wiadomo, zabawki i tak dalej, nie? Ale nie chciałam nigdy, żeby tego rytuałów, tych rytuałów takich, nigdy nie chciałam. Mi to zostało wciskane na siłę. Nie zostałam, na przykład, chodziłam na wagary, żeby nie chodzić do kościoła, zresztą razem żeśmy chodzili. I później nawet no, było po tym, jak się rodzice dowiedzieli, że my na wagary chodzili, bo ktoś tam, jeden z sąsiadów, no. Podkablowali. Tak, i właśnie, to jest takie, że ze wszystko ci było wpajane i nawet nie umiesz uciec z tego. To jest tak samo, jak masz dziecko i go wychowywać. Żadne dzieci nie powinno się wychowywać religijnie. Nikt. Dziecko, jak później dorasta i ten, wtedy niech samo zdecyduje, czy chce w tą drogę iść, czy chce być ten, a tak dziecko powinno być i wychowywać się ateistycznie. To jest moje zdanie, bo ja naprawdę miałam mega problemy. Moje życie by się całkowicie inaczej potoczyło, gdyby nie Kościół. To jest naprawdę mega ważny temat. Mnie by już tutaj mogło nie być, z tego, że Kościół, że ludzie mnie wychowywali na siłę kościelną. Że na siłę mi to wpajali. I później nie udzielili ci pomocy, jak już, dlatego ja też miałam taki, że częściowo był taki, że miałam taką fazę, że właśnie buntu i tam naprawdę złe rzeczy też robiłam. Nie chcę się odnosić co i jak, ale byłam taka bad girl, ale to już jest przeszłość. Teraz już nie mam żadnej nienawiści ani żadnego takiego ten, ale nie lubię, strasznie nie lubię, jak mi ludzie chcą dalej wpajać kościół, że mi mówią takie bezbożnica, czy ty jesteś złym człowiekiem, bo do kościoła nie chodzisz, czy coś takiego, ateicka to, albo nawet chcesz choinkę ustroić, bo masz taki jakby taki ten, bo ateiści mogą choinkę stroić. W Niemcach tak samo stroiłam choinkę, ale to nie jest na tle religijnym, tylko to jest po prostu, że taki zwyczaj, nie? I to jest fajne, powiem. Taka tradycja. To jest fajne, tak, taka tradycja i to jest fajne. A ludzie, ty nie możesz choinki stroić, bo nie jesteś religijny. Jak ty jesteś ateistą, to tobie nie wolno. I tak właśnie, na co to komu? Po co to komu? Ludzie, wyluzujcie. Nie lubię bardzo, jak ktoś mi wciska na siłę, że jesteś złym człowiekiem, bo nie wierzysz. Bezbożnica i bla, bla, bla. Ja tak samo stosuję w karmę wierzę i zwyczajnie, prosta zasada w życiu. Nie rób drugiemu, co tobie nie mówię. Prosta zasada. To jest... Znaczy, w wielu sprawach się z tobą zgadzam.
Chociaż prawda jest też taka, że jesteśmy wychowani przez cywilizację chrześcijańską. No i to jest właśnie od dosyć... Od 2000 lat i jakby trudno jest zaakceptować osoby, które myślą inaczej, prawda? Ale zobacz, ile było wojen, palenie na stosie i tak dalej. To wszystko religia robiła. Znaczy ludzie robili. No religia. W imię religii. Ludzie. Tak, imię ludzie. Religii, tak. W imię Boga, w imię religii. Ale to... Więc jak Bóg jest taki, który każe ludziom coś takiego robić, czy ludzie takie coś robią w imię swojego Boga, no to ja dziękuję za takiego Boga. Może teraz już tak nie jest, ale jakby przyszło to co do czego, to znowu w te buty łatwo mogli wejść. Skoro to w przeszłości robili, to teraz wystarczy trochę tutaj pozmieniać, pokręcić, ludziom wpajać i znowu by to robili. Takie moje zdanie, więc ja od tego to pip, prawda, pip, to pip. Prawda, że historia zatacza koło i ta fala agresji zawsze wraca ze zdwojoną siłą. Jakie macie, żeby już tak rozluźnić troszeczkę ten temat, jakie macie plany na przyszłość, no bo jesteście teraz w jakimś tam punkcie, prawda, swojego życia, co dalej? Stefan. No, ja sobie tak myślę, teraz pracuję za granicą na normalnie pełny etat, cały czas, weekendy zazwyczaj i tak jak mam wolne coś, więcej wolnego, to staram się to spędzać w Polsce, ponieważ w Polsce mi się lepiej podoba, tak po prostu tutaj czuję, że jestem u siebie. I tu tak jakoś, no nie wiem, tak czuję takie większe możliwości różne, a też nie chcę rezygnować całkiem z tego, co tam mam, bo też mam tam dosyć mi się praca podoba, dość fajną fuchę, mogę powiedzieć, mam, bo i tam pieniążki są przyzwoite takie, że na moje skromne potrzeby tam wystarczą. Ale w przyszłości myślę zrobić coś takiego, żeby robić po prostu sobie pół etatu. Jest u nas taka możliwość na zasadzie takiej, że robisz na przykład 2 tygodnie i 2 tygodnie wolne. Znowu 2 tygodnie pracujesz, 2 tygodnie wolne. Z możliwością w każdej chwili mogę wtedy znowu wrócić na pełen etat, gdyby miało coś tam finansowo nie pasować czy coś, i to bierzesz sobie takie coś, te pół etatu na przykład na rok, nie? Czy tam na jakiś ten podpisujesz. Tak, ten i wtedy dostajesz 60%, że tak powiem, wypłaty, czyli połowa, nie? I na moje potrzeby to całkowicie by wystarczyło, bo resztę przez te 2 tygodnie czasu bym umiał tutaj w Polsce dużo też podziałać. Możliwości są. Ale realizowałby się medialnie też? Też, między innymi tak. I też lubię przy Machańce grzebać w wolnym czasie. Troszkę off-roadem też się bawię. Także troszkę mam pojęcia na tematy mechaniczne, lubię to. A ty, Karina, bo cały czas trzymasz wysoki poziom, jesteś wysportowana, jesteś szczupła, jesteś zadbana, masz świetne włosy. Chociaż przyznam, że mi się bardziej podobały te czerwone, kiedy cię fotografowałem, tak? Pół roku temu, tak. Masz dobrą fryzjerkę, tak mi się wydaje. Czy sama dbasz o włosy? No mam fryzjerkę, tak. No ale chodzę do niej raz na pół roku, coś takiego, bo jak odrosną i trzeba znowu ścinać, wtedy ścinam. A tak to nie jestem z typu kobiet, która co tydzień, czy co 2 tygodnie, czy co miesiąc chodzą do fryzjera, tylko wtedy, kiedy trzeba. Ostatnio sobie nawet grzywkę sama przycinałam, nie wiem, czy to widać, czy nie. Chyba nie. Raz było widać, to mnie mama obcinała, to raz było właśnie widać, tak? To teraz sama sobie spróbowałam, bo kurczę, mam taki trochę taki, nie wiem, no też nie, żebym teraz, bo jak jest na co wydać, żeby kasę, no to ja nie mam problemu, żeby wydać kasę. Ale na przykład, żeby fryzjerowi dać za obcięcie grzywki 30 zł, no to mam taki trochę taki, nie wiem, po niemiecku się to nazywa Schweinehund, nie wiem jak to po polsku. I to często właśnie, tak samo jak chodzi o ciuchy czy coś tam. Tutaj właściwie... Taka sknera się trochę odzywa. Tak, sknera, no. Kurtka za 3 zł, spodnie dostałam, bluzka za 2 zł. Buty, nie wiem, chyba z Lidla, nie wiem ile tam kosztowały, no ale z Lidla to około 30 zł tak licznie. Kiedyś było powiedzenie, że Niemcy są wynalazcami drutu miedzianego, że tak obracają Feniga długo w palcach, zanim go wydają, że właśnie powstaje z niego drut. Tak się może stare jakieś Niemcy, no. Ale teraz tam, ja tam jestem, to tam Niemców można na palcach policzyć, jeżeli chodzi o ten, a teraz tam jest ten naród tak pomieszany, tam jest wszystko ze wszystkim, ale tak naprawdę rodowitych Niemców to trzeba ze świeczką szukać na wsiach tak ewentualnie, bo w dużych miastach jest prawdziwych Niemców mało już. Ludzie tak mówią o odszkodowaniach, ale gdzie tutaj odszkodowania od tych Arabów i od tych różnych inno-obcokrajowców, gdzie oni nic z tym wszystkim właściwie nie mają.
wspólnego, tak? No, że Niemców to już tak naprawdę nie ma, żeby takich tam Niemiec. Tam jako Niemiec, jako też tak, patrz, niemiecka rodzina, jak ma dzieci dwóch, to się cieszą, że o, fajnie, bo już taka, nie, ten. A te właśnie inni, tam już nie chcę teraz narodowości konkretnie mówić, ale te takie bardziej ciemnowate karnacje, to jak któryś ma trzy dzieci, to inne te rówieśnicy się z niego śmieją, że ty co tak cienko, co ty kurczę, nie, tam nie potrafisz. Problemy, może tak, może tak. Ci jakoś pomóc tutaj po sąsiedzku, albo nie wiem, może masz jakieś problemy, bo normalnie u nich standard to jest 8, nie? Dzieci. Ja teraz chyba nie wiem, czy powiedziałam z mazuchy, czy nie, ale to tak, żeby nie powiedziałaś coś nie... Nie, bo coś nie powiedziałaś tak, no, ale bo żeby no, coś tak nie ten, nie stuzuj, bo to wtedy to jest takie obraźliwe no, troszkę. No, ale ja nie mam zamiaru nic obraźliwego, bo ja nawet sama, ja w ogóle z rasizmem, ja nie mam nic, bo ja bym sama preferuję nawet kogoś obcokrajowcego, jakąś egzotykę, żeby się z nim właśnie, że tam związać i tak dalej, niż te nasze jakby tak, bo to się później robi takie, nie powiem kaziroctwo, ale takie wolałabym nudne, z genami wyjść, ten, no. No, że wyjść z tym, chociaż sama nie chcę mieć tych dzieci, ale nie o to chodzi, tylko że jak już mam jakiś partnerstwo i ten, to mile widziany też obcokrajowiec. Azjaci bardzo mi się podobają, murzyni nie pogardzę. I tak samo tacy właśnie trochę lekko ciemno skórzy. Ja taką fajną murzynką czy Chinkę, to Chinką bym też nie pogardził. Ja już sobie wyobrażam te komentarze. No ja, no żeby ktoś nie powiedział, że ja rasista czy coś takiego, nie, ja to po prostu tylko taka na luzie jestem i ten, ale też nie mam zamiaru nikogo tam obrażać ani nic, że tam nie ten, nie, nawet jak kogoś bym, na przykład miałabym użyć jakiegoś słowa, to nie robię tego złośliwie. Karina, wrócę do pytania tego podstawowego, które zadałem też Stefanowi. Jaka przyszłość, jakie plany? Wiesz co, powiem ci tak, ja o przyszłości tak za bardzo nie myślę, ponieważ kiedyś też jak miałam te problemy i ten, to tak właśnie myślałam, takie mnie, bo to tak w szkołach i wszędzie, gdzie się widzi za 5 lat, niby to jest takie mobilizujące czy coś, to dla mnie to jest mega dołujące i ja wtedy takie dołki łapię, jak ja myślę o tym, gdzie ja mam być za 5 lat czy za 10 lat, to ja wolę o tym nie myśleć, to ja bardziej myślę, a może do tego czasu jakaś wojna przyjdzie i to jak ja mam jakieś problemy, to tak samo nie staram się o tym nie myśleć, tylko wtedy jakby widzę w wiadomościach i te negatywne i to negatywne obracam w coś pozytywnego i wtedy, a to mi na przykład wojna przyjdzie i problem rozwiązany, po co ja się tym mam stresować, takie podejście ja mam i myślę, że więcej ludzi tak powinno mieć, bo dużo ludzi się tym dołuje, że o, bo wojna, jak oni się tym stresują, a ja się nauczyłam nawet z tymi negatywnymi wieściami jakby z tego korzyść wyciągać, o, tak powiem. Może nie wiem, czy to jest jakieś takie złe, czy to, ale nie mam złego na myśli, bo my i tak na to wszystko nie mamy wpływu. Nie, że ja chcę wojny czy coś, tylko my na to nie mamy wpływu. Co będzie, to będzie. Nie masz tak wrażenia, to że to jest kwestia przyzwyczajenia się do tej sytuacji? Że jest wojna za granicą i... Wojna od paru lat przed Trumpem... Troszeczkę żeśmy się do tego przyzwyczaili teraz. Ale wisi na tak włosku. Już nie mówię aż tak bardzo, nie? Ale tak właściwie to teraz nie mówię to o Ukrainie, tylko mówię o ogólnie, bo nawet 2016 to mnie też ten Trump i ten... I wtedy miałam też taki dosyć zły czas i myślałam tak, kurczę, gdzie ja się widzę za 5 lat? To myślałam, a ten Trump przyjdzie, on jest taki szalony, on na pewno tam jakiś czerwony przycisk naciśnie i będzie boom i wtedy już się nie trzeba niczym stresować, bo wszyscy będziemy jakby równi. No, aż tak szybko to nie działa. To właśnie, a tutaj się trochę przeliczyłam, bo tak samo i tutaj dużo media właśnie, to jest dużo właśnie takiej, że tak powiem, nie propagandy, ale takiego złe wieści się dużo lepiej sprzedawają, więc jak ale media ci troszeczkę pokazują to, co oni chcą, żebyś tak ty wiedziała. Ale oni strachu chcą, żebyś ty to widziała na ale takiej zasadzie. Nie? Też bardzo dużo straszą, bo jest, bardzo dużo strachu jest w mediach. Mówią, że na przykład problemy właśnie z tymi właśnie ludzie z ludźmi, że uchodźcy i tak dalej, brak akceptacji, brak tolerancji, to też media są za to odpowiedzialne. Nie, tam w Ameryce tak samo, Trump przyniósł nienawiść do Ameryki. Gdzie? Media to wszystko, oni to nagłaśniają i oni to wyolbrzymiają. Trump powie jedno słowo, oni powiedzą 10. Komentując to, co on złego powiedział, oni to wyolbrzymiają. Nie? Więc gdzie tutaj on jest tym problemem? A poza tym Ameryka, no to ja myślałam, bo też kibicowałam Obamie swego czasu i myślałam, no weźcie już tego czarnego prezydenta, w końcu się skończy rasizm. Gdzie? Rasizm podwójną siłą jeszcze się zbił.
jeszcze wybuch, tak. Tak. Chociaż muszę Ci powiedzieć, że ja również wiązałem właśnie wielkie nadzieje z Obamą i miałem nadzieję, że to właśnie będzie jakiś przełom. Mm. Chwilowo tak było, a potem jakby wszystko wróciło. Ja tak samo. Ponownie. Demokratami, Obamą, zwłaszcza Obamą, jestem bardzo zawiedziona, bo mu kibicowałam i tak naprawdę same problemy tylko za jego kadencji były i w ogóle nie wierzę, że on tą drugą kadencję wybrał, bo on dwa razy midterm stracił, nie wiem, czy ktoś wie, o co chodzi, ale Obama jako jeden prezydent, nie wiem, też dosyć długo, jest długi czas, że jako istniejący prezydent stracił i dom, i senat w tych wyborach co dwa lata, co są te midterms całe, bo to jest dwa lata prezydencisz i masz takie midterms, nie? Wtedy jakby ludzie ci też pokazują, czy są zadowoleni swojej polityki, czy nie. I Trump i Obama stracił wtedy obydwoje, i dom, i senat. Więc ludzie go nie popierali. Więc jak on mógł drugą kadencję wygrać? To jest trochę, jak eksperci i ten, to jest trochę tak wyklucza się, ale wiadomo, że eksperci tego nie powiedzą, bo oni muszą, no, to jest system, nie? Karina, zostawmy tą politykę. Zostawmy tą politykę. Czy jest coś, tak na zakończenie już tego wywiadu, czy jest coś, co chcielibyście powiedzieć, o co nie zapytałem? Tak. Stefan, pamiętasz, tyś mi wczoraj jechali autem i tyś mi powiedział, że chcesz na Energylandię? Zgadza się, tak. I właśnie ja z tobą nie chcę jechać, a nie możesz tak naprawdę z kim jechać. A kto z tobą chce jechać? Nasza kochana Aldonka. Więc tak pomyślałeś, że z nią byś pojechał, ale obawiasz się tego, że znowu ludzie będą cię odten, że ludzie znowu dramy zaczną z tego robić i że ty jesteś kłamca, to i tamto. A tak naprawdę to ciebie interesuje Aldona jako koleżanka, żeby z nią pojechać na Energylandię, bo nie masz z kim. Bo ja już teraz mnie już tak karuzele aż tak nie kręcą. Wolę, czy nie Energylandię, wolałabym na Wesołe Miasteczko albo jakieś inne parki zwiedzić, a nie koniecznie Energylandię, bo tam już wszystko z nami, na każdym rollercoasterze jeździłam. Powiem tak, z jedną dziewczyną rozmawiałem, nie? Ja lubię akurat takie zabawy. No i też nie mam, to jest faktem, nie mam z kim to pojechać. Bo z tymi, co rozmawiałem, one jest w rzeczy, nie boją się. Tam jechać nie chcą, no aż tak nie interesuje już, aż tak to. Z tymi, co ja akurat ten, jakoś tak, no nie wiem. Też niektóre muszą cały czas pracować, nie mają zwyczajnie czasu. Ani to, koledzy. To też tak jest. A koledzy tym bardziej nie chcą, to tam mało, który chce. Boją się, nie chcą. No nie wiem, są tutaj tacy, że po prostu, no nie chcą. Tam w Niemczech są znajomych, też po prostu ich to nie interesuje. Oni idą na takie, tylko się napisz tam, ten, ale nie interesuje ich taka zabawa. A ja jestem znowu takie duże dziecko, mnie to akurat to interesuje. I Aldona ma też dużo wiele pozytywnych cech, między innymi tą, że pojechała ze mną na każdej karuzeli, obojętnie jakiej tej, i sprawia jej to przyjemność. I bardzo to lubiała, nie? I na pewno bym jej zaproponował i to chciałaby znowu ze mną jechać jako ten, nie? I ja się teraz widzów pytam troszeczkę, czy mogę, czy nie, czy jak. Też nie chcę, żeby po prostu było to źle odebrane, nie? Bo teraz tak, bo znowu wtedy będzie taki ten, że wszystko okartowali, to cwaniaki, oni znowu razem, że bo tylko mnie ktoś razem z nią zobaczy, to zaraz będzie, że znowu jesteśmy razem, I love you, razem parą, nie? No i co też złego, Aldona wtedy tak, żeśmy się już jakby, nie tak powiem, że tak powiem, nie tyle co pogodzili, ale tak przyjaźnić się jako tak koledzy, spędzać czas, nie? Ona pomału, stopniowo zaczęła to sprzedawać, jakbyśmy byli znowu razem, nie? Później zaczęła mi brać potajemnie telefon i wypisywać nie, to dziewczyn. To już było przegięcie, nie? Ale nie, no mówię prawdę, tak to było, znowu nie? Dramy były. Tak, ale już było po prostu przegięcie ten. Ale ma po prostu bardzo też wiele pozytywnych cech, nie? Tak na przykład w Energylandii ten czas mi się super podobał, nie? Ale były później takie coś, że jakbyś chciała tego wszystkiego za dużo, bo tam u mnie żeśmy się zatrzymali, byliśmy weekend i tam mówię, no ty, a nie musiałabyś już do domu jechać, albo a co, wyganiasz mnie? I ten takie było, wiesz, chciała jak najdłużej zostać tym, no ale tak już później się tak powiem, no nie wiem, czy... I nie chcę, żeby było odbierane, że chcemy być jakąś parą czy coś. Nie. Ja chcę po prostu, mogę ją mieć jako zwyczajną koleżankę. I tyle. Nic więcej. No, droga no. Aldonko, jak to słyszysz, a na pewno to będzie słyszała, nie denerwuj się, że Stefan tutaj trochę powiedział. Zwyczajnie to jest to, co jak ja z nim rozmawiam, to on właśnie mi to cały czas mówi, takie właśnie te. Ja tobie to też próbowałam powiedzieć i nie wiem.
Że tak zwyczajnie bardziej wyluzować i jako kolega może być, ale nie żeby teraz jakieś tam nie wiadomo co z tego i no jak najbardziej, no to jest wasza, waszej tej, bo ja tutaj tak niekiedy Aldonka mnie jeszcze prosi. Jeszcze mam nadzieję, że Aldona też będzie chciała jakiegoś takiego wywiadu udzielić i wytłumaczyć całą historię, po prostu jak było, ale prawdę całą, nie po prostu, żeby coś komuś ściemnić, bo moim zdaniem nie w tym rzecz, a jeżeli ktoś by chciał mówić jakąś nieprawdę, to ta prawda i tak prędzej czy później wyjdzie. Tak. Tego jestem pewien. Tak, tak. No. Tak samo jak ja wtedy zawsze to mówię, prawda sama wyjdzie. Czas prawdy obroni czy coś takiego, nie? Czy prawdę, czas działa na naszą prędzej Bożę, czy później ta prawda i tak wyjdzie. No, wyjdzie. Wiem z doświadczenia, jak chciałem utaić, żeby na to lepiej, ale szybko wyszło. Szybko. I właśnie, tutaj Stefan o tym wam mówi, ja wam tutaj o tym mówię, bo tak szukaliśmy, gdzie tutaj takie coś powiedzieć, to właśnie to jest, myślę, że bardzo dobra platforma do tego. Żeby nie właśnie nie nakręcać tych niepotrzebnych dram i ten, bo tak jakby naprawdę Stefan nie sam dram, na live'ie... Ale wiemy oboje, że dramy się najpierw sprzedają teraz. Tak. Ale no nie, bo jakby naprawdę chcieli iść w ten dramy, to by my robili raczej jakoś takie ustawki czy coś. No a to tutaj to było zwyczajnie z życia wzięte, tylko trochę z nieprzyzwyczajenia, żeśmy to za daleko na przykład wprowadzili w świat medialny, bo było trzeba wtedy, tak jak mi to właśnie mówił, że trochę bardziej z tym usiknąć, później tak zrobiłam. Życie prywatne trochę bardziej tak, nie wiem, w prywacie trzymać. Teraz też tak robię, tak samo jak z rodzicami i ten, że ja po prostu o tym nie mówię, no bo na plus mi to nie wyjdzie, a może tylko zaszkodzić. Po prostu pewne rzeczy, co chcemy pokazać, to pokazywać, a co nie, to nie. Tak. To jest dobry moment, żeby zrobić cięcie. Kalina, Stefan, uprzejmie dziękuję wam za rozmowę. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Również. No, również. Również wszystkiego dobrego. Wszystkich pozdrawiam. Pozdrawienia dla wszystkich. Dziękuję. Yeah.